Kiedyś twoja mama w rozmowie ze mną nie wiem, czy żartowała, czy nie, można na dwa sposoby to zinterpretować, ale powiedziała, że ona chce wnuka, chce go bawić. Jak ty na to reagujesz? Czy ona ci mówi też tak w domu? Znaczy, moja mama, nie mogę powiedzieć, że jest samotna, ale na pewno jest osamotniona z tego względu, że ja pojechałem, no i została swego czasu sama, a teraz jest tylko z psem, no to wiadomo, żeby chciała mieć kogoś ludzkiego, że tak to ujmę, dla siebie. No ale co, moje dziecko jest moje, nie? Wiadomo, no... No kurczę, no nie byłbym człowiekiem chyba, jeżeli nie pozwalałbym na kontakt mojej matki z moim dzieckiem. No ale wychowywać będę ja. Moje dziecko to moje wychowanie. I tak będzie. A ty jesteś gotowy na taki okres właśnie? Jestem bardzo gotowy na taki okres, tylko ja najpierw muszę dokończyć wszystkie swoje sprawy i wtedy, kiedy będę na to wszystko pewny na 100%, że teraz jest czas, żeby zapewnić godny byt, i żeby niczego nie brakowało mojemu dziecku, no i wtedy startuję. Ostatnio, to w takim razie ostatni już wątek, w mediach dużo się mówi o zdradach wśród gwiazd i tak dalej. Czy ty wybaczyłbyś zdradę na przykład partnerce? Oj, ciężka sprawa. Wiadomo, każdy by powiedział, że nie. Ja też zawsze byłem zdania, że nie. Na szczęście, dziękować Bogu, mi się to jeszcze nie przytrafiło i oby mi się to nigdy nie przytrafiło, bo bym miał po prostu połamane serce. No, zresztą jak każdy po takim czymś. No, ale to ciężko powiedzieć. Ciężko naprawdę powiedzieć, bo wiele osób, które doświadczają takich rzeczy, to dalej są z tymi ludźmi i naprawdę te związki w niektórych przypadkach po prostu są dobre i udane, nie? To zależy. Miłość to po prostu jest miłość, nie? Miłość jest ślepa. Dokładnie.